kurde, moi drodzy, nagrywam ten odcinek już po raz kolejny. Dzień dobry. Mam nadzieję, że tym razem się mi uda coś nagrać. I za każdym razem tej skrzyni co innego wyskakuje. No, niestety tak to wygląda. Dobra, teraz tak, pamiętam dość dobrze, znaczy dość dobrze. Pamiętam tu, że tu będzie koleś, z którym będę chciał się rozprawić jak najszybciej, jak najlepiej. No w ogóle. Dobra, jesteś? Dobra. No nie. No dojedzie mnie koleś tym mieczykiem swoim. Nie wiem, spróbuję go jakoś, kurde, sposobem. To, kurde, nie wiem, czy mi się to uda. Dobra, ja się mogę ten uzdrowić. Przez 30 sekund. Pomysł z lewitacją nie był taki zły. Pomysł z lewitacją nie był taki zły. No chodź tu. Ta lewitacja musi kurwa wejść najpierw, no. Dobra, spokojnie. Lewitacja. Okej. Załapałem aluzję. Może tak. Och. Ten gościu będzie naprawdę spędzał mi sens powiek, prawda? Ha!
Zginiesz! Furdemol, było blisko. No, musiał mnie powalić. Musiał mnie powalić. Dobra. Okej, okay, dobra, spoko, 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 spoko. No gnojek ma większą siłę ode mnie, ewidentnie. Kurde, mono. Może powinien tu przyjść później? Nie, muszę, muszę. Okej, 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 muszę się uzdrowić. Kurde, wolnie! Zapis. A bo ty miałeś tą moją zbroję, którą ją noszę na sobie. Nie, cesarski srebrny kilis 30. A ja mam książęcej straży. A? Dobrze, dobrze, dobrze. No, miałem stalowego Claymora. Dobra, zapis. Holender jasny. Odpoczynek. Musimy odpocząć. Choćby nawet na drugim, na wcześniejszym poziomie. Dobra, górny poziom. Idziemy dalej. Zostało nam tylko jeszcze dwie komnaty i jakiś ten. I gościu z tym, z paraliżującym sztyletem. O, Holender. Możecie zastanawiać się pewnie, skąd ja kojarzę takie szczegóły w tym Marandusie, tak? Skąd ja to znam? No cóż, moi kochani. Prawda jest taka, że ja tą twierdzę podczas mojego przygotowania do nagrywania przechodziłem kilkukrotnie. Szczura nie jestem w stanie zabić, czy co? Zaklęciem. Czy to ma sens, bo to jest od 3 do 20, to jest kurde nic. To ma takie widełki, że ja cię mogę. Ale przynajmniej...
przynajmniej mamy tu oznaczenie, tak? Dobra. Okej, mistycyzm. Dobra. Trzeba definitywnie podszkolić jeszcze tą... akrobatykę, potęstwo i ten... i włócznie do 10. Gildę wojowników. Tarcza, nie... płatnerstwo. Potęstwo, czyli gwarantowana siła plus 5 i teraz jeszcze gwarantowana wytrzymałość plus 5, żeby mieć 75. Dobra, ale spokojnie. Plus 7. Raz. Dwa. Trzy. Go ahead. Cztery. Pięć. Sześć. No nie gadaj, że już nie możesz. Bardzo niedobrze. Strange. Bardzo, bardzo, bardzo niedobrze. Dobra. Odpocznijmy w takim razie. Albo nie, wiecie co? Przenieśmy się i tam odpocznijmy na miejscu. Okay. I wytrzymałeś plus 4? No dobra, nie będzie plus 4. Mogło być gorzej. Niesia Wojtko, inteligencja. Dobra, 82. No już niestety w łódź nie przeszkolę. Mam na maksymalnym poziomie. Teraz tak, ewentualnie mógłbym jeszcze awansować pancerze, ale z drugiej strony to te pancerze samoistnie nam się rozwijają poprzez to, że są naszymi umiejętnościami głównymi. Tak teraz zwróciłem na to uwagę. Kuźde, przecież wytrzymałość ma tylko trzy umiejętności, po które pod nie podchodzą. Pod nią podchodzą. Strasznie mało. Dobra. Wracamy. A. Już byłem. Kolejny szczur, naprawdę.
Tu jest babka, ja wiem, że tu jesteś kobietą. Aha, srebrny topór, masz to samo co ja. Przez chwilę myślałem, że to jest coś fajnego. Dobra, na razie tutaj nie będę przychodził. To co chcę natomiast, to się uzdrowić. Uzdrowić i napić się z kondycji. Czy no, kondycję sobie odnowić. Za stalowy miecz jadu. Dobra, weźmiemy. Jak tu wejdę, to się jeszcze czeka? Nie. Akrobatykę zwiększoną. Dobra. Shane. Ciekawe. Jak ten portal, nie? Gdzie chińszczyzny można kupować. Dobra. Zapiszmy profilaktycznie. I została nam jeszcze jedna komnata przed wyjściem na zewnątrz, na górny poziom. Tutaj, tu będzie ten gościu, którego kurde tak się boję. Może ta błyskawica jednak coś tam... 68 w końcu tego, nie? Co? Tu nikogo nie ma? No okej. Ciekawe. Ciekawe. Okej, mamy kasy jak lodu. Dobra. Idziemy na górę. Oczywiście możemy odpocząć? Możemy odpocząć. Dlaczego czekaj, a nie do wyzdrowienia? To mnie zastanawia.
No, do wyzdrowienia. O, chrząszcz przerwał. Teraz tak, to mamy NPC. A tu przeciwnika. Tylko teraz pytanie, co jest przeciwnikiem, co jest NPC-em tutaj, bo to też nie jest takie do końca oczywiste. Nie znam cię, czego chcesz. Jestem... A, Bart pracuje jako radca... No dobra, od Redoran to są ludzie. Make it quick, Breton. What now? Gościu ma na sobie fajny hełm. I tu też mamy Redoranów. Dobra. Wbijamy do kopuły. Okej, okay, to ostatnio tutaj znalazłem, jak grałem sam dla siebie, nie znalazłem ebonowy miecz. Ciekawe, co tutaj znajdę tym razem. Srebrna pika jadu. Well. Nie zawsze się znajduje fajne rzeczy. No dobra. Tak czy inaczej, jeszcze zobaczmy co tutaj mamy, czy jakieś... Nic nie pomijam. Moneta, moneta. Dobra! Ja myślę, że tutaj będę powoli kończył. Nie będę tych gości zabijał, bo nie ma sensu. Znaczy sens jest, jak bardzo chcemy, nie? Jeden ma na sobie w ogóle kolczą, tą kolczą... Znaczy, Boże... Zbroję ze smoczej łuski. Jeden z lepszych pancerzy średnich. Ale dobra. Interwencja boost i ja mam CV. No i co, sprzedajmy fanty i możemy wrócić do wątku głównego. Powoli. A handel zrobię jeszcze w tym odcinku, bo jeszcze mam czas, więc spokojnie. Ale ten odcinek będzie końcówką sesji nagraniowej, tej, którą aktualnie prowadzę. Go ahead, Outlander. What do you Więc... Jeżeli wam to nie będzie przeszkadzać, to ja chętnie zakończę na dzisiaj nagrywanie Caldera Gildia Magów. Go ahead. Yes, Outlander. What do you want? Go ahead. I'm listening. Przehandlujemy parę rzeczy. Pieniądze się przydadzą. Też mamy ich dużo w sumie. A się ten mój topór, ile on zadaje obrażeń? 20. Trochę słabo.
Mikstura wznoszenia. No i jeszcze oczywiście, aha, nie będzie mnie stać. Znaczy jego nie będzie stać na odkupienie tej tacy, więc... Robimy tak. No i dzięki temu 20... No, 5000 zarobiliśmy, nie? Bez mała. Dobra. Aha, jeszcze miałem do Bretona iść, on tam mi odkupi te wszystkie, które... Rzeczy, które nie chciał pełzać odkupić, konkretnie to i to. No, 230, nie obrazi się, nie obrazi się. Handel wraz wzrasta do 8. Dobra. Moi kochani. Ja się przenoszę do Balmory. Gdzie ja to jestem? Aha, jestem tutaj. Dobra, spoko. Przez chwilę straciłem orientację. Przenoszę się do Balmory, do tamtejszej gildii magów i w następnym odcinku będziemy już robić zadanie dla... od Kajusa. Jeszcze w sumie można by było na szybkości pójść do tego. Zrobić to zadanie dla gildii magów. W sumie to nie byłby taki głupi pomysł, zważywszy na fakt, że gildia magów ma dobrych zaklinaczy, a będziemy mogli dzięki temu też awansować. No więc dobra. Przenieśmy się jeszcze do... do Marandus. Co mogę zrobić w ten sposób, że wyjdę na górę. Po prostu najzwyczajniej w świecie po prostu się ten... Ciach, ciach. I sru. Opuszczamy lokal. Dobra. Aha, nie mogę... Jakiś skrzekacz mnie dopadł, tak? Dopadnie za chwilę. Tak może być. Albo rybka jest... Nie, po prostu angar. Ha. Dobra, do wyzdrowienia. Wracamy się na szlak. Konkretnie tutaj, w tą alejkę. Gdzie musimy przekonać Telwaniego do naszych racji. I odzyskać kasę, nie? Ale... A, jeszcze tego Guara zabijemy. Cholera, jeszcze to dziadostwo. Sio mi stąd. Dobra. Dobra.
Zapiszemy w takim razie, moi drodzy, ja bym z Wandelf, to było morą i do następnego odcinka. Na razie, cześć.